Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej w Bielsku-Białej działa od 1994 roku. Kiedyś byłam zawodniczką, a teraz trenuję młodsze koleżanki. Trenowałam gimnastykę od 8 roku życia. Teraz pomagam pani trener. Kiedy byłam małą dziewczynką i zaczęłam trenować, gimnastyka była dla mnie dobrą zabawą. A teraz, kiedy jestem już dorosłą kobietą, przychodzę tutaj wspierać je w ciężkich momentach i w ciężkiej pracy po to, żeby sukces smakował lepiej. To ciężka praca, ale bardzo satysfakcjonująca. Na podium stałam tyle razy, że nie umiem tego zliczyć. Mam 8 lat i kocham ćwiczyć. Trenuję 5 razy w tygodniu po 3 godziny. Uwielbiam, kiedy wstążka tak pięknie pracuje z ruchem ciała. Nie, to nie jest hula hoop, to jest obręcz, nieźle się kręci. Gimnastykę mam chyba we krwi. Bez niej nie potrafię normalnie funkcjonować. Systematyczne treningi przynoszą sukcesy dość szybko. Najwięcej medali zdobyłam dzięki tej piłce. Ćwiczę ze skakanką, obręczą, piłką i maczugami, a w przyszłym roku będę miała wstążkę. Wyjazdy na zawody są super, a jak się zdobędzie medal, to już jest w ogóle pełnia szczęścia. Gimnastyka wspaniale rozwija. Dziewczyny mają piękne sylwetki, są gibkie, nabierają wdzięku i gracji, które pozostają dziewczyną do końca życia. Specjalna dieta? Przede wszystkim zdrowa i rozsądna dieta. Muszę mieć siłę. Nie odchudzam się, ruch robi swoje. Ten sport uczy samodzielności, dyscypliny i pokonywania swoich słabości. Oj tak, po treningach byłam zmęczona, ale szczęśliwa. Gimnastyka artystyczna to wspaniałe połączenie sportu i baletu. Treningi w układach grupowych to koronkowa robota, ale uczy pracy w zespole, a to przydaje się w różnych dziedzinach życia. Najlepiej jest, gdy dziewczynki zaczynają trenować w wieku 5 lat, natomiast starsze dziewczynki również do nas mogą dołączyć. Uwielbiam ćwiczyć. Przecież gimnastyka artystyczna jest piękna. Uwielbiam moje stroje wyjazdowe. Mój strój jest kolorowy, w kwiatki i mi go mama kupiła. Bardzo się wszystkie lubimy. Gimnastyka artystyczna jest wspaniała. Nasze drzwi są otwarte dla każdej małej artystki. Kocham to.